10 najciekawszych zakonów rycerskich. Zakon Świętego Jakuba. Zakon rycerski założony w 950 roku, nazywany był popularnie zakonem rycerzy Tau od symbolu krzyża w kształcie greckiej litery Tau noszonego na stroju zakonnym. Początkowo był zakonem szpitalników opartym na regule augustiańskiej. Jego celem było zapewnienie opieki pielgrzymom zmierzającym do Rzymu czy też Ziemi Świętej. Z tego powodu w późniejszym okresie, jeszcze przed pierwszą krucjatą, rozwinęła się gałąź rycerska zakonu, zatwierdzona dopiero w 1239 roku przez papieża, co wiązało się również z nadaniem zakonowi nowej reguły joannitów. W XII i XIII wieku rozprzestrzenił się w większej części Europy. Rozwiązany został w 1459 roku, a jego majątek przekazany został zakonowi Najświętszej Maryi Panny z Betlejem. Pomimo bulli papieskiej rozwiązującej zakon, funkcjonował on jeszcze w XVI-XVII wieku we Włoszech i Francji. We Włoszech został ostatecznie rozwiązany w 1587 roku, a jego majątek przekazano zakonowi świętego Stefana. Gałąź francuska zakonu została rozwiązana w 1672 roku, a jej dobra papież przekazał Lazarytom. Zakon kawalerów mieczowych, niemiecki zakon rycerski w Winflantach, założony w oparciu o regułę templariuszy w Rydze w 1202 roku dla obrony i rozszerzania diecezji. Rycerze od samego początku starali się wyzwolić od zależności biskupiej. W roku 1218 spór przybrał takie rozmiary, że biskup Albert zdecydował się wezwać na pomoc Duńczyków. Król Waldemar II stanął jednak po stronie zakonu, przy okazji zajmując północną Estonię. Kawalerowie mieczowi znani byli ze swoich licznych występków. Uciskanie ludności Inflant skutkowało m.in. powstaniem w 1222 roku. Po ciężkiej klęsce poniesionej z Bałtami w bitwie pod Szawlami w 1236 roku, w której poległ m.in. wielki mistrz, ocalali z pogromu szawalerskiego mieczowcy, zasilili rycerzy krzyżackich pod dowództwem Hermanna von Balka. Stali się rycerzami zakonu krzyżackiego. Zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Chrześcijański zakon rycerski o charakterze szpitalnym, przekształcony z czasem w zakon kanoników regularnych. Powstały i uformowane w latach 30. XVIII wieku z inicjatywy świętej Agnieszki Czeskiej, pozostający jedynym męskim zakonem chrześcijańskim powstałym na ziemi czeskiej, jedynym rzymskokatolickim zakonem męskim utworzonym przez kobietę oraz jedynym zgromadzeniem, którego dom macierzysty znajduje się w czeskiej Pradze. Krzyżowców z czerwoną gwiazdą znano również jako krzyżacy z czerwoną gwiazdą, szpitalnicy czy bracia szpitalni i krzyżowcy gwiaździści. Rycerski i szpitalniczy zakon świętego Łazarza z Jerozolimy. Jedna z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych, w skład której wchodzą duchowni, przełoży i kapelani oraz kawalerowie i damy, będący świeckimi członkami oddanymi życiu w zgodzie z zasadami chrześcijańskiej wiary i miłosierdzia wobec innych. Zakon istnieje jako instytucja założona jako zakon rycerski na podstawie prawa kanonicznego ze stanowiskiem wybieralnego wielkiego mistrza. Aktualnie zakon jest niezawisłą instytucją ponadnarodową i jest uznawany przez Austrię, Australię, Boliwię, Chorwację, Dominikanę, Estonię, Hiszpanię, Kanadę, Luksemburg, Macedonię, Nową Zelandię, Rosję, RPA, USA, Węgry i Komisję Europejską. Poza tymi krajami insygnia zakonne mogą być noszone do munduru wojskowego także w Australii, Czechach, Meksyku, Norwegii, Szwecji, Włoszech i na Malcie wraz z odznaczeniami państwowymi. W 2007 roku na podstawie umowy z Kancelarią Legii Honorowej zakon został także w pełni uznany we Francji. W Polsce mogą być noszone do mundurów po uzyskaniu indywidualnej zgody Ministerstwa Obrony Narodowej. Suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy z rodu i z Malty. Katolicki zakon rycerski, zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy głównie ze względu na swój istotny kiedyś potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziale organizacji prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim. Zakon uznawany jest przez szereg państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego. Jego nieruchomości, dwie w Rzymie i jedna na Malcie, mają status eksterytorialności. Zakon jest stroną umów międzynarodowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne, bierze udział w życiu dyplomatycznym, konferencjach międzynarodowych, działalności
działa jako obserwator w różnych organizacjach, m.in. ONZ, UNESCO, UNICEF czy Unia Łacińska. Jednak nie można mówić o wyłącznym obywatelstwie zakonu. Istnieje ono obok macierzystego. Zakon wydaje własne znaczki pocztowe, własne tablice rejestracyjne dla samochodów służbowych oraz własną walutę. Zakon rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie. Zakon wywodzący się z założonej w 1990 roku przez Gottfrieda z Bouillon kapituły. Początkowo zakon stanowiło 20 kanoników sprawujących służbę duszpasterską i 50 rycerzy krzyżowych wywodzących się z najlepszych domów rycerskich. Podlegali oni zwierzchnikowi kościoła łacińskiego w Ziemi Świętej, czyli biskupowi Jerozolimy. W czasach stacjonowania w Palestynie do ich podstawowych obowiązków należało oprowadzanie pątników, obrona grobu Chrystusa oraz uczestniczenie w wyprawach przeciw niewiernym. Kapituła składała się z duchownych i rycerzy, jednak szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać kapłani. Regułę świętego Augustyna nadał im patriarcha Anulf z Rohes. W 1122 roku zatwierdził ją papież Kalikst II. Zakon świętego Tomasza z Akwinu. Zakon rycerski założony w Akce w 1192 roku przez króla Anglii Ryszarda I. Skupiał rycerzy pochodzenia angielskiego. Jego patronem był święty Tomasz Becket, arcybiskup Canterbury i męczennik. Początkowo zadaniem zakonu była opieka nad chorymi i rannymi. Uległ przekształceniu w zakon rycerski pod wpływem biskupa Winchesteru Piotra z Rohe, duchownego zaangażowanego we wspieranie krzyżowców, m.in. podczas obrony Sydonu i Jaffy. Zakon przyjął regułę zakonu krzyżackiego, co zostało potwierdzone przez papieża w 1236 roku. Zakon ten nie był zakonem wielkim, a jego rola w obronie Ziemi Świętej była marginalna. Podczas oblężenia Akki w 1291 roku w szeregach obrońców walczyło 9 braci rycerzy ze swoim mistrzem na czele. Wszyscy polegli w obronie miasta. Zakon błogosławionej i cudownej Maryi Panny założony został w Bolonii w 1233 roku i zaaprobowany przez Urbana IV w 1261 roku. W 1261 roku przejął majątek zlikwidowanego zakonu rycerzy Jezusa Chrystusa z Parmy. Jego członkowie potocznie byli nazywani radosnymi braćmi, gdyż mieszkali w swoich domach, mogli posiadać rodziny. Składali oni jednak śluby czystości i przekładanego życia, angażowali się w działalność charytatywną oraz zachowanie pokoju w swoim regionie. Zakon ten był pierwszym zakonem rycerzy, który przyjmował kobiety, nadając im tytuł rycerza. Zakon rozpowszechnił się również we włoskich miastach, lecz z czasem zaczął upadać. Pojawia się na kartach Boskiej Komedii Dantego, gdzie autor wypowiada się o jego członkach negatywnie, zarzucając im hipokryzję. Zakon krzyżacki. Jeden z trzech największych obok joanitów i templariuszy chrześcijańskich zakonów rycerskich, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony w 1228 roku na Mazowsze przez Konrada Mazowieckiego, by zapewnić obronę posiadłości piastowskich przed Prusami. Dokonał ich podboju i chrystianizacji, opanował militarne obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii, tworząc z tych ziem własne państwo. Zakon podbił także niektóre tereny Polski i Litwy. Pełna nazwa zakonu w polskim tłumaczeniu brzmi Zakon Szpitalny Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Średniowieczny katolicki zakon rycerski działający od XII do XIV wieku. Król francuski Filip IV Piękny był zadłużony u templariuszy, bo tak się ich powszechnie nazywa. Chcąc się uwolnić od zobowiązań, w piątek 13 października 1307 roku uwięził członków zakonu we Francji, zarzucając im herezję, świętokradztwo, innowierstwo, czary, rozpustę, kult bożka Bafometa, odstąpienie od wiary i spiskowanie z Saracenami. Po długotrwałym procesie trwającym do czerwca 1311 roku, będący pod wpływem królów Francji Sobór Wienne zdecydował o kasacie zakonu templariuszy. Jego majątki w Francji zostały skonfiskowane. Wielu templariuszy poniosło śmierć przez spalenie na stosie, w tym wielki mistrz Jakub de Molay i 54 innych dostojników zakonnych. Nie wszędzie jednak likwidacja zakonu przebiegła bez problemów. Zbrojny opór stawili templariusze argońscy i cypryjscy. Templariusze niemieccy stawili się przed władzami świeckimi w pełnym rynsztunku bojowym, dzięki czemu uniknęli aresztowania.